Gmina Rychwał inwestycjami stoi. Obecnie samorząd realizuje kilka dużych przedsięwzięć, wśród nich także te największe, czyli budowa nowej oczyszczalni ścieków oraz nowej remizy dla druhów strażaków. Inwestycje zostały wsparte rekordowym dofinansowaniem z programu Polski Ład. Na tę okoliczność do Rychwała przyjechał minister Zbigniew Hoffmann, który wizytował poszczególne place budowy. Faktycznie mamy przyjemność i honor gościć wspaniałych ludzi, którzy patrzą, jak tutaj właśnie w samorządach wykorzystujemy te środki. Prawda jest taka, że każdy samorządowiec z jednej strony rozliczany jest przez swoich mieszkańców w zakresie efektów pracy i właśnie dzięki środkom, które pozyskujemy z Polskiego Ładu, które otrzymaliśmy również z Urzędu Marszałkowskiego, ale te środki z Polskiego Ładu są zdecydowanie największe, one dają nam możliwość właśnie realizować ogromne, duże inwestycje. Inwestycja oczyszczalni ścieków była bardzo potrzebna. My systematycznie walczyliśmy ze służbami, które jakby wskazywały nam, że obecna oczyszczalnia nie daje możliwości spełnienia wszystkich wymogów. Dzięki właśnie budowie oczyszczalni ścieków będzie to możliwe. Przekonałem się naocznie, że tak powiem, trzy obszary, jeden z mojego punktu widzenia niezwykle ważny, taki, którym się zajmuję, czyli bezpieczeństwo, budowa w pewnej nieodległej perspektywie nowej strażnicy, remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej, ale także wkrótce pojawi się nowy wóz dla druhen i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Drugie miejsce to właśnie to, na którym się tutaj znajdujemy. Zaangażowane największe środki, całość tam przekroczy 16 milionów, ale duża partycypacja rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli około, panie burmistrzu, 9 milionów. To jest oczywiście nowoczesna oczyszczalnia ścieków. No nie muszę nikogo przekonywać, jak to niezwykle istotne dla mieszkańców. Podczas wizyty w Rychwale minister Zbigniew Hoffmann odwiedził także miejscowy żłobek. Na utworzenie nowych miejsc i funkcjonowanie placówki gmina z programu Maluch Plus otrzymała blisko 900 tysięcy złotych. 5 milionów złotych z Polskiego Ładu Rychwał otrzymał na przebudowę dróg gminnych. Podczas wizyty ministra do użytku oddano 400 metrów nowej nawierzchni dwóch ulic, Piłkarskiej oraz Licealnej, ale to nie koniec inwestycji drogowych. Dziękujemy bardzo. Także przyzwoite pieniądze z Polskiego Ładu na to. Tam mieszkańcy czekali 30 lat na tą drogę, na tą ulicę. Doczekali się. Dzisiaj miałem przyjemność i zaszczyt wspólnie z panem burmistrzem tę ulicę otwierać. Rzeczywiście bardzo się też podniesie standard życia. Tam, gdzie są dobre drogi, dobre chodniki, ludzie chcą się osiedlać, zakładają rodziny, ale przepływają też inwestycje, więc rzecz niezwykle ważna dla gminy. Będzie to prawie 7 kilometrów tylko właśnie w ramach tego rozdania. To z jednej strony jest ogromna liczba, a z drugiej strony minimalna, bo potrzeb jest zdecydowanie i tak. Oczywiście pojawią się głosy, że nie ma gdzieś tam w takiej czy w innej miejscowości, ale zrobiliśmy, panie ministrze, ogromny krok do przodu i to jest właśnie ważną rzeczą, żebyśmy cieszyli się z tego, co udało nam się zrobić, bo jeśli każdy będzie w taki sposób postępował, zrobimy kolejne odcinki. Już wkrótce ruszyć ma budowa nowej remizy dla druhów strażaków. W ostatnich dniach podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Na to zadanie samorząd także pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, tym razem w wysokości ponad 3,5 miliona złotych. To jest właśnie danie szansy druhom, którzy są bardzo potrzebni. Ja często używam takiego określenia, że nie wyobrażam sobie żadnego samorządu w Polsce, który nie widzi wsparcia właśnie ochotniczych straży pożarnych. Państwowa Straż Pożarna ma ogromne znaczenie, ale ci ochotnicy jakże nas wspierają w wielu rzeczach i im się to należy. Minister Zbigniew Hoffmann chwalił współpracę z władzami samorządowymi Rychwała. Chcę panu burmistrzowi podziękować za to, że tak bardzo aktywnie współpracuje z rządem, pozyskuje środki, bo to jest umiejętność, to trzeba mieć kompetencje, żeby to robić skutecznie. Podczas wizytacji poszczególnych inwestycji w Rychwale obecna była również wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska.